A teraz będziemy rozmawiać o manii Facebooka. Jak się okazuje, jeśli nie masz konta na Facebooku, to nie istniejesz. Czy to jest prawda, czy to jest mit? Dzisiaj na ten temat porozmawiamy z naszym gościem, panią Joanną Sowińską. Witam serdecznie. Psychoterapeutą i pedagogiem. No właśnie. Czy to jest mit, czy to jest prawda, że jeśli się nie ma konta na Facebooku, to w dzisiejszych czasach jest się nikim, nie istnieje się? Zdecydowanie w pojęciu młodych ludzi, czyli tych, którzy są w szkole podstawowej aż do ukończenia studiów, oni by powiedzieli, że to na pewno jest prawda. Jeżeli nie mogę Cię wygooglować i sprawdzić, obejrzeć Twoich zdjęć, zobaczyć z kim jesteś w związku, gdzie byłeś na wakacjach, to pewnie Cię nie ma. Tylko prawda jest taka, że w tym internecie trzeba być, ponieważ potem to jest kontakt ze znajomymi. Mhm. Oczywiście Natalia będzie broniła. Będzie bronić. Ponieważ spotkałam w swoim życiu też wiele osób, które odradzało mi gdzieś taką aktywność, a ja jednak przekonywałam się, że jest to dobre. Jest to bardzo praktyczne, szybko mogę się skontaktować z osobami, ze znajomymi ze studiów, dowiedzieć się, co się będzie działo, szybko zdobyć jakieś informacje, dlaczego mam z tego rezygnować. Ja myślę, że tutaj rozbijamy się o kwestię proporcji, to znaczy, jeżeli ktoś używa Facebooka czy innych komunikatorów. To jest tak jak z używką, tak? Tak, dokładnie. Dlatego będziemy pewnie za chwilę mówić o uzależnieniu od Facebooka. Jeżeli ktoś używa do takich celów, o których pani wspomniała, czyli praktycznych, to pewnie trudno podjąć dyskusję na temat tego, że to jest negatywne, bo mogę sprawdzić, co się dzieje u znajomych, umówić się z nimi szybko, żeby gdzieś wyjść, albo wysłać im zamiast tradycyjnej kartki pocztowej pozdrowienia, że o nich pamiętam. Natomiast są osoby, i to grono rośnie, które używają Facebooka zamiast kontaktu rzeczywistego i wtedy rodzi się problem. Ale kiedy wiemy, że zaciera się ta granica pomiędzy światem wirtualnym, pomiędzy Facebookiem, a naszą rzeczywistością? Takim podstawowym wyznacznikiem, który my stosujemy, szalenie prostym w kontakcie z młodymi ludźmi, to jest czas. Jeżeli osoba wraca do domu po swoich codziennych aktywnościach, takich jak edukacja, Facebooka, i zaczyna pracować przy swoim komputerze i nie można jej oderwać aż do późnych godzin wieczornych, to znaczy, że przeniosła swoje życie rzeczywiste do świata wirtualnego. Tak. Ale jest. Teraz pytanie, ponieważ Facebook ogarnął cały świat i tak naprawdę nie trzeba być przed komputerem, żeby mieć do niego dostęp, tak? Facebook jest wszędzie. Na naszych telefonach, jakichś komputerach czynnościowych, notebookach i tak dalej. Więc jak tutaj z niego zrezygnować? Co zrobić, żeby całymi godzinami na tym Facebooku nie siedzieć, nie przesiadywać? Ja myślę, że jakbyśmy się przeniosły na taki trochę wyższy poziom rozmowy, to znaczy zaczęły rozmawiać, z jakiego powodu ten Facebook zdobył aż taką popularność, że jest w telefonach, iPodach, komputerach i całej masie różnych gadżetów elektronicznych, które są teraz dostępne, to byśmy doszły do takiego momentu, w którym zaczęłybyśmy się przyglądać, jak wyglądają kontakty międzyludzkie teraz w ogóle. Trochę psychologowie ukuli takie pojęcie schizofrenogennej rzeczywistości, czyli my chcemy nadal bardzo wchodzić w kontakty międzyludzkie, to jest dla nas naturalne, potrzebujemy tego, ale mamy coraz mniejsze umiejętności, które na to pozwalają. Ja powiedziałam o czasie jako jednym wyznaczniku tego, gdzie przebiega granica między normą a kłopotem, nazwijmy to oględnie. Natomiast drugim takim wyznacznikiem jest to, czy osoba w ogóle wchodzi w kontakty i w relacje, poza tymi, do których jest zmuszona na przykład przez instytucje, czy robi to chętnie, czy czerpie z tego przyjemność, bo może się okazać, że wcale nie, że ona potrafi funkcjonować tylko w tej rzeczywistości wirtualnej. Tam realizuje te potrzeby, chce, ale nie umiem. Dużo prościej jest napisać post albo komentarz, niż spotkać się z człowiekiem i powiedzieć, co u mnie słychać, usłyszeć, co słychać u niego i czy mamy na pewno wspólną wizję tego spotkania i rzeczywistości w ogóle. Ale też prawda jest taka, że dużo szybciej jest napisać komentarz, post i jest to oszczędność czasu, a tego czasu, jak wiemy, w dzisiejszych aktualnie każdy z nas ma coraz mniej. Jest więc taki, dlaczego nie taka alternatywa? Jeden z naukowców, zresztą poznańskich, Zbyszko Mylosik, ukuł takie pojęcie rzeczywistości instant. On mówił, że żyjemy w takich czasach fast food, fast car, fast sex i Facebook się wpisuje idealnie w tę jego wizję, właściwie taką analizę, bo on jest socjologiem, analizę rzeczywistości. Czyli to, co można wsypać do kubeczka
taka zalać i podać, to pewnie jest pożądane. Zresztą przed chwilą trochę podsłuchiwałam rozmowę na temat wyprzedaży. Czy to nie jest to samo? Zaprasza się nas do tego, żeby szybko podejść, szybko wybrać i szybko wyjść, co oczywiście jest z korzyścią dla jednej strony, czasem z niekorzyścią dla drugiej. I pewnie Facebook proponuje tego typu też kontakt. Stąd będziemy mogły za chwilę mówić o trudnościach, o kłopotach i o zagrożeniach, jakie za tym idą, bo czas spędzany przed komputerem i rezygnacja z rzeczywistych kontaktów to jest tylko jedna strona medalu. No właśnie, a co powinni zrobić rodzice, jeśli widzą, że ich dziecko cały czas spędza właśnie przed komputerem, zamiast z rówieśnikami, zamiast z rodzicami, z przyjaciółmi? Jak zareagować? Ja tak sobie myślę, że spędzanie czasu przed komputerem, zamiast jakiejś takiej niesubordynacji czy niefajnego pomysłu na siebie, bo tak rodzice zazwyczaj odczytują, nawet pedagodzy tak odczytują spędzanie czasu przed komputerem przez młodzież, należałoby być traktowane jako objaw. To jest takie słowo może bliżej funkcjonowania klinicznego, ale przecież każdy z nas, jak idzie do lekarza, ma z nim do czynienia. Czyli ten młody człowiek chce nam coś powiedzieć i co on próbuje powiedzieć? Oczywiście nie wprost, czyli co do kogo pisze, tylko co próbuje powiedzieć poprzez to, że siedzi do nas plecami, pochłonięty swoją elektroniką i nie wchodzi z nami w kontakt. I pewnie od odpowiedzi na to pytanie, co autor miał na myśli, kiedy siadał do nas plecami, zaczęłaby się analiza każdego konkretnego przypadku. I jak się rozmawia z młodymi ludźmi, nawet ze studentami, próbując dopytać, z jakiego powodu ty tyle czasu poświęcasz, z jakiego powodu nie umiesz już normalnie pogadać, to oni mówią, że próbowali znaleźć na coś antidotum, na jakąś nieumiejętność albo na jakiś brak kontaktu w rzeczywistości. I tak to się zaczęło. A jakie są te niebezpieczeństwa, które na nas czyhają? Coraz więcej się mówi w Polsce, na szczęście, na temat różnych niebezpieczeństw, które się wiążą z internetem. I jak sobie przeanalizujemy sposób funkcjonowania dzieciaków i młodzieży na Facebooku, to możemy się przekonać, że ocieramy się prawie o taką tematykę przestępczości w ogóle wobec dzieci i młodzieży. Widzimy coraz młodsze dzieci, które logują się na Facebooku, wstawiają swoje posty, wstawiają swoje zdjęcia, zdradzają bardzo często telefon, adres zamieszkania, pewnie, prawda? Pewnie. Dlatego możemy powiedzieć sobie, właściwie moglibyśmy spróbować to pogrupować, czyli jeden typ niebezpieczeństw to są te niebezpieczeństwa, które bezpośrednio zagrażają osobie dziecka. Karniści w tej chwili kują takie pojęcia, które dotyczą uwodzenia dzieci. Facebook doskonale się do tego nadaje, czyli dziecko jest zagrożone bezpośrednio. Druga grupa tych niebezpieczeństw, na które osoby zajmujące się internetem zwracają uwagę, to są przestępstwa gospodarcze, jak one są nazywane. Czyli dzięki temu, że ja opiszę, jaki rodzice mają telewizor, w którym miejscu on stoi i dlaczego pod wycieraczką u babci są klucze do mojego domu, są osoby, które potrafią z tej wiedzy skorzystać. Są osoby, które są w stanie namówić dzieci do tego, żeby włamały się na konto bankowe rodziców. I to wszystko się dzieje za pośrednictwem narzędzia, które z zewnątrz dla nas, osób korzystających racjonalnie, jest całkiem niegroźne. Także na pewno te dwa typy zagrożeń i ten trzeci, o którym cały czas rozmawiamy, czyli zagubienie proporcji. I wtedy mamy już do czynienia z uzależnieniem od świata wirtualnego, a uzależnienie to jest bardzo ciężkie słowo. Mhm. Wspomniała Pani tutaj o tym odwracaniu się plecami do rzeczywistości, ale z drugiej strony na różnych portalach społecznościowych mamy do czynienia bardzo często z takim ekshibicjonizmem. Pokazujemy tam wszystko, zdjęcia z wakacji, zdjęcia ze spotkania z przyjaciółmi. No właśnie, coraz więcej jest nas w sieci naszej prywatności, no tak? Sprzedajemy to, tak jak sobie rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że za chwilę będziemy gdzieś tam szli nawet do toalety i będziemy musieli to gdzieś tam... Że to właśnie nastąpiło. Tak, właśnie nastąpiło, musi być post od razu na Facebooku, że takie coś się stało. Skąd taki problem? Czy to jest właśnie zastąpienie sobie tej rzeczywistości, do której najpierw odwróciliśmy się plecami, czy... Ja tak sobie myślę, że jak spotykamy różnych ludzi w świecie rzeczywistym, to każdy z nich spełnia wobec nas jakąś funkcję. Znaczy mamy jakąś tam przyjaciółkę, której opowiadam o tych najintymniejszych rzeczach, albo przyjaciela. Mamy rodziców, do których z pewną pulą informacji i dozą zaufania podchodzimy. I mamy takich znajomych, z którymi idziemy na piwo, jest wszystko w porządku, rozmawiamy sobie o całkiem niezwykłych rzeczach. Natomiast w tej rzeczywistości wirtualnej następuje wymieszanie tego wszystkiego. Czyli nagle się okazuje, że już nie potrafię selekcjonować co dla kogo i kogo obdarzam jaką pulą zaufania, tylko wyrzucam z siebie wszystko, co akurat potrzebuję zakomunikować bez tej wstępnej selekcji, czyli bez tego filtra. Z drugiej strony proszę też zwrócić uwagę na to, że ekshibicjonizm jest modnym pojęciem, też modnym w psychologii, ten ekshibicjonizm taki, który się wiąże z internetem.
natomiast Facebook daje możliwość kreowania wizerunku według własnego widzimisię. I o tym młodzi ludzie... Niekoniecznie jest to nasze tak, odzwierciedlenie, prawda? I młodzi ludzie bardzo często zwracają na to uwagę, że wtedy, kiedy ja wychodzę na imprezę, to muszę się konfrontować ze spojrzeniami wszystkich, jak ja dzisiaj wyglądam, czy to jest dobry look, czy nie. Natomiast jeżeli opublikuję informacje o sobie w internecie, czy o moim partnerze, czy o moich wakacjach, jak wspominałam na początku, to jednak jakoś się selekcjonuje, czyli kreuje sobie swój wizerunek. A ponieważ coraz częściej zdarza się tak, że te znajomości internetowe nie są weryfikowane w rzeczywistości, w związku z tym to wpływa na samoocenę. Jakbyśmy sobie narysowały taki krąg, w którym by były wszystkie trudności natury psychologicznej czy psychospołecznej, które dotykają młodych ludzi na przykład do 25 roku życia, bo tak próbujemy tu profilować, to by się okazało, że u podłoża wszystkich tam na środku jest niska samoocena. I to jest ten problem, który Facebook fantastycznie pozwala rozwiązać. No właśnie, już na zakończenie naszej rozmowy, bo myślę, że na temat Facebooka mogłybyśmy jeszcze dzisiaj godzinami rozmawiać. Wobec tego, co zrobić, żeby nie popaść w ten nauk? Jak zachować te zdrowe proporcje? Rozsądek, jeśli można mówić o zdrowym rozsądku. Na pewno takim wyznacznikiem, choć niechętnie przyjmowanym, to z całą pewnością, jest dyskomfort osób, które nas obserwują. Normalnie w psychologii istnieje to kryterium, czyli jeżeli ktoś widzi, że coś się dzieje z tobą nie tak i jakoś mu to odbiega od normy, to warto się nad tym zastanowić. Nie od razu zmieniać zachowanie, ale już zastanowić. Drugim kryterium dla nas byłby ten czas, czyli z jak wielu rzeczy potrafisz zrezygnować, żeby siedzieć przy swoim komunikatorze, gdziekolwiek by on nie był umiejscowiony. I trzecim kryterium to by były proporcje spotkań rzeczywistych i wirtualnych. Jaki procent ludzi, których masz wśród swoich znajomych, faktycznie znasz z ich bolączkami, z ich trądzikiem i z całą masą złych humorów w ciągu dnia, a jaki procent pozostaje tylko wśród tych znajomości wirtualnych. Podsumowując, Facebook, jak każda inna używka, musi być dozowany z umiarem, prawda? Zdecydowanie. Dziękujemy serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, a Państwa zapraszamy teraz na raport, czyli najświeższe informacje z Poznania.